Dzień dobry, jesteśmy w galerii DAKO Koszyńskiego Centrum Kultury. Ostatnio spotkaliśmy się tutaj na wernisażu na wystawie Dariusza Milińskiego. Niestety zaraz potem okazało się, że opanowała cały świat epidemia. Musieliśmy zamknąć nasz obiekt, wszystkie nasze obiekty, wszystkie instytucje kultury zresztą zostały zamknięte. I nie odbyły się kolejne wystawy, a przypominam, że miały tutaj być w tym okresie przez ostatnie 2 miesiące wystawy Katarzyny Szurkowskiej i Małgosi Stępniak. Niestety musieliśmy je przełożyć, na pewno do nich wrócimy. Nie jest to łatwy czas dla Was, ale też i dla nas, ponieważ nie byliśmy przygotowani na to, żeby kontaktować się z Wami poprzez internet, poprzez taką właśnie formę, w jakiej kontaktujemy się teraz. Długo myśleliśmy, co zrobić. I wpadliśmy na pomysł, że żeby pokazać pracę Koszyńskiego, naszego koszyńskiego artysty Mariusza Kaczmarka, które to obrazy i prace miały być pierwotnie pokazywane w przyszłym roku. Chcemy dzisiaj Wam pokazać wystawę tych właśnie prac, ale mam nadzieję, że zobaczycie je też w realu, zobaczycie je na żywo, bowiem skoro nie możemy zrobić wernisażu, nie możemy Was zaprosić teraz, to poczekamy, aż sytuacja się uspokoi, aż będzie można spotykać się, może nie w takim gronie, jak to zwykle było, ale że będziemy mogli tutaj przyjść, że będziecie mogli Państwo przyjść, zobaczyć tę wystawę i zorganizujemy wówczas finisaż, czyli spotkanie na zakończenie wystawy. Odwracamy kolejność jakby. Mam nadzieję, że przyjdziecie, że będziecie mieli ochotę zobaczyć w realu, jak wyglądają prace, które Mariusz teraz tutaj pokazuje w naszej galerii. Tymczasem pokażemy Wam, jak to wygląda. Z nadzieją, że ci wszyscy, którzy tutaj bywają, którzy przychodzili do tej pory na spotkania ze sztuką, że będzie to dla Was taka namiastka, że przypomnicie sobie może sentymentem to, jak bywa tutaj normalnie, kiedy spotykamy się na otwarciach, na wernisażach. Życzę Wam, żebyście byli zdrowi, że dbajcie o siebie, pilnujcie się i nie zapominajcie o kulturze, nie zapominajcie o artystach, bo z drugiej strony, kto jak nie właśnie artyści umilają nam ten czas zamknięcia, lockdownu, bo przecież gdyby nie filmy, nie muzyka, nie książki, to coś byśmy robili w tych domach. No to co, pokażemy Wam teraz wystawę, porozmawiamy z Mariuszem.
Oto i autor naszej wystawy, Mariusz Kaczmarek, którego wszyscy znacie zapewne, bo raz, że jest kostrzynianinem, dwa, pokazywał już wielokrotnie swoje prace w naszej galerii. W tym wyjątkowym czasie, w czasie epidemii, w czasie zamknięcia, lockdownu, jak to się ładnie mówi, jak znosisz ten czas jako artysta i jako człowiek? No co, czas jest dziwny. Witam Państwa bardzo serdecznie po tej drugiej stronie ekranu. No co, taki czas jak teraz nagrywamy, że jesteśmy w odległości, nie wiadomo jakiej. Trudno to powiedzieć. No my mamy tutaj akurat taką zonę, że jeszcze jest dużo lasów i można jakoś gdzieś uciec, ale no jest to dziwny czas. Nie wiadomo, jak to się wszystko potoczy. Jak to gospodarczo to wszystko się udźwignie. No jest izolacja totalna. Dziwne to jest wszystko, no. Bardzo dziwne. A twórczo? Wpływa to jakoś na to, co robisz? A twórczo to jest tak, że ten szkicownik mnie ratuje. Jakby nie duże płótna, nie to, co akurat tutaj na ścianach wisi. I człowiek trochę maluje, potem się zastanawia, po co właściwie te malowanie, jak to nigdzie nie można pokazać, ani nikt nie może się spotykać, no to sobie uciekasz na przykład w rośliny i haczką sobie jakieś kwiaty sadzisz na przykład. No ale właśnie, dużo tej przyrody na tych ostatnich twoich pracach, dużo roślin, dużo kwiatów, dużo drzew. No są okresy, jak to ktoś ładnie powiedział, że różne okresy bywają. Butelki się rysuje, żarówki wiszące, rowery, dziadków w kapeluszach. Potem tak człowiek przeskakuje na miasto. Na przykład tam w 2015 były motywy te Kostrzyna z przewodnika. To było z Dialog Loci, ten przewodnik. A potem mówisz, dobra, no to sobie pomaluję trochę roślin, drzew, przyrody. To jest tak, że no chcesz poprzebywać przy takich obrazach na przykład. Teraz jest taki czas, że wspomniałeś, że dużo rysujesz, dużo szkicujesz. Pokażemy zaraz te szkicowniki. No ale teraz też nie możesz robić litografii, bo pracownia jest przeniesiona. Czas remontu. Brakuje ci litografii? Bo pokazujesz tutaj trochę prac litograficznych sprzed kilku lat. To znaczy tak, był moment, że mi brakowało. W tym momencie nie brakuje mi, bo nie chcę sobie cały czas mieć w głowie, że nie ma na przykład litografii, co ja teraz zrobię, bo że nie ma litografii, nie ma dostępu do prasy, do kamieni, to jest wszystko złożone. Trzeba robić coś innego po prostu. Nie ma litografii, to się rysuje, maluje, albo w ziemi kopie, albo naprawia krany, albo co tam się je, sprząta, chodzi, naprawia auto, nie wiem, tankuje. To nie jest tak, że mam tak, trzeba się w każdej sytuacji dobrze odnaleźć. Pokażmy w takim razie naszym widzom twoje szkicowniki, bo wiem, bo widziałem od zawsze. Nie rozstajesz się z nimi, masz je zawsze przy sobie, czy to jest podróż, czy to są wakacje, czy to jest normalny dzień. Ten szkicownik ci zawsze towarzyszy i tam powstają pomysły na obrazy, ale nie tylko. Są też takie rysunki czy szkice, które nigdy nie będą obrazami, ale dokumentują jakiś czas. To jest ważne? No bardzo ważne. Szkicownik jest takim czymś, że możesz mieć to pod ręką w każdej chwili w torebce papierowej i trochę co tam mazak, ołówek i możesz sobie zapisać w danej chwili wszystko, a obraz jest taki, że już po prostu się skupiasz w studio, masz tam duże płótno, zaczynasz to sobie malować, ale nie wszędzie to można zabrać, a szkicownik jest pod ręką, zawsze można coś harapnąć. To pokażmy te szkicowniki. No dobra. Nie zabrałem tych szkicowników za dużo. Mam dwa szkicowniki.
Tutaj jest, no co tutaj mamy? Mamy na przykład szkicownik podróży. O, tutaj roślinki nad morzem. Tutaj mamy co? Motorówki, kaktusy, chłopaki na lodach. Co tutaj mamy? Dachy. Czyli szkicujesz to, co aktualnie widzisz, co cię zafascynowało. Tutaj się wkręciłem w kafle. Nie ma dzisiaj publiczności. To jest też dziwne doświadczenie, prawda, że jesteśmy sami w galerii. No dziwne, bo to jest taka pustka tutaj, echo, że głowa boli trochę. Mamy nadzieję, że to się w którymś momencie skończy i po prostu spotkamy się wszyscy tutaj normalnie i sobie porozmawiamy, albo nie porozmawiamy, pośmiejemy się, poprzebywamy ze sobą, a tak to ręce opadają. Zrobiłeś takie kolaże z publiczności naszych wystaw. Tak, tutaj jest taki motyw, że no nie ma po prostu, nie ma, nie? Wszystko jest puste tutaj. Tak to zazwyczaj wygląda normalnie, jak ludzie przychodzą, sobie oglądają. A teraz cisza. Teraz cisza, ale mamy nadzieję, że spotkamy się. No tak, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na finisaż. Nie wiadomo, kiedy on się odbędzie. No i myślę, że kurczę, niebawem to się wszystko zdarzy i spotkamy się normalnie, jak to zazwyczaj bywało.